No to może zacznę od tego, co mnie wkurza w youtuberach. Grzegorz Bzięcie-Ścikiewicz, Grzegorz Bzięcie-Ścikiewicz, Grzegorz Bzięcie-Ścikiewicz. Nie miałam siły, było mi smutno. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Róbcie sobie szybko kawkę, herbatkę, co tam chcecie i wpadajcie. Ja mam dzisiaj jako miłośniczka Disneya kubek z królikiem z Bambi. Piję sobie kawkę z mlekiem owsianym jak zawsze i Was też zachęcam do popijania ze mną. I co? I dzisiaj witamy listopad. Dzień dobry, listopadzie. Ten czas tak szybko leci, że to jest niewyobrażalne, co? I w ogóle często mam takie przemyślenia, że mnie to przeraża. Autentycznie mnie to przeraża. Też ostatnio rozmawiałam o tym z moim mężem i stwierdziliśmy, że naprawdę trzeba czerpać z tego życia, przeżyć, spróbować przeżyć życie jak najlepiej, bo no czas ucieka naprawdę bardzo szybko. Jak widzicie, ja tutaj nadal jestem w klimacie pumpkinów, nie mogę się pożegnać. Moja dyja niestety nie wytrzymała do Halloween, spleśniała cała. Trochę byłam smutna, bo w zeszłym roku te dynie dłużej nam stały, no ale trudno. Dzisiaj zaczynam tego vloga dosyć późno, już byliśmy na długim spacerze jesiennym. Byliśmy w restauracji, to był taki amerykański grill. Przepyszne jedzenie było. Ja jadłam zupę z kukurydzy i frytki, jak widzicie, takie ziemniaczki. Markus żeberka i mój mąż był naprawdę zachwycony. On kiedyś jadł w Holandii żeberka, kilka dobrych lat temu. I od tej pory nigdzie nie mógł natrafić na tak przepyszne żeberka. I dzisiaj wreszcie mu się to udało. Naprawdę jedzenie było przepyszne, także jeżeli jesteście z Berlina, to koniecznie odwiedźcie to miejsce. Już nie pamiętam teraz, jak ta restauracja się nazywała, ale zostawię Wam linka pod spodem. I chcieliśmy wybrać się na farmę, bo planowaliśmy kupić tam świeże warzywka dla naszego dzidziola, bo jak już Wam wspominałam w poprzednim filmie, rozszerzamy teraz dietę, ale niestety już ta farma była zamknięta. Spóźniliśmy się, zasiedzieliśmy się w tej restauracji, także trudno, ale kupiłam warzywka w Rewe. Rewe ma teraz naprawdę duży wybór bioproduktów, także też jest ok. Następnym razem po prostu wybierzemy się wcześniej na tą farmę. Dzisiaj mam też właśnie w planach gotować dla dzidziola i sobie to wszystko pomrozić. Kupiłam pasterniak, ziemniaczki mam, które kupiłam na farmie dyni ostatnio, brokuła kupiłam, marchewki. Także będę komponowała tam jakieś obiadki i sobie to wszystko pozamrażam. Chciałam Wam powiedzieć, że ja już tak powoli nastawiam się na okres przedświąteczny. W listopadzie już tak dosyć mocno czuć te święta. Dzisiaj byliśmy też na zakupach, no i wszędzie tylko dekoracje świąteczne. Widzowie się oburzają, że youtuberzy tak szybko zaczynają mówić o świętach, ale słuchajcie, taka praca youtubera tak naprawdę, bo my chcemy Was czymś zainspirować, czy to w kwestii prezentów, czy w kwestii ubierania choinki. Chcemy Was zarazić tą magią świąt, no i wiadomo, że to trzeba zrobić przed świętami. Tak jak teraz w sklepach są ozdoby świąteczne i ludzie je kupują teraz, tak youtuberzy zaczynają ten klimat świąteczny troszeczkę wcześniej, żeby nastroić swoich widzów po prostu, no bo dwa dni przed świętami to już jest, słuchajcie, za późno na nastrajanie świąteczne. To są takie rzeczy dla nas youtuberów logiczne, ale no rozumiem, że czasami trzeba to wytłumaczyć, że ludzie się dziwią, dlaczego na YouTubie zawsze tak wcześnie zaczynamy święta.
No tak to wygląda. Na YouTubie wszystko jest troszeczkę wcześniej. Tak samo jak na przykład, nie wiem, makijaże na Halloween są puszczane na YouTube dużo wcześniej, no bo wiecie, tydzień przed Halloween to już jest za późno na takie rzeczy. Ja już mam tutaj dwie rzeczy nowe, świąteczne. Wiecie, że ja kocham kubki, jestem po prostu maniaczką, jeżeli chodzi o kubki. I zamówiłam sobie w Disney Store taki kubek, no nie mogłam się oprzeć, zobaczcie jaki on jest piękny. I tutaj kupiłam sobie jeszcze taki kubek na kawkę. Proszę bardzo, na spacery, też właśnie w Disney Store, także to są moje dwie nowości. Już się mnie pytacie, czy będą vlogmasy w tym roku, no i tak jak zawsze u mnie to wygląda. U mnie nie ma typowych vlogmasów codziennie i naprawdę ja podziwiam youtuberów, którzy nagrywają codziennie. U mnie są vlogmasy raz na tydzień. Ja naprawdę potrzebuję dużo czasu, żeby film zmontować i no nie ma opcji, żebym wstawiała więcej filmów niż jeden tygodniowo. Pytacie też, czy w tym roku będzie otwieranie kalendarzy adwentowych na moim kanale. Ja w ogóle chyba jako pierwsza polska youtuberka otworzyłam kalendarz na YouTubie. Nie wiem, nie chcę teraz kłamać, ale pamiętam, że jak wstawiałam ten film, to wyszukiwałam na YouTubie, czy jest otwieranie kalendarzy po polsku i niczego nie znalazłam. Także wydaje mi się, że byłam pierwsza. To był 2015 albo 16. I wtedy otwierałam kalendarz Douglasa. Ten film zdobył naprawdę mnóstwo komentarzy. Niestety nie takich komentarzy, jakich bym sobie życzyła, ponieważ głównie ludzie komentowali tam, poprawiali mnie, że źle wymawiam Douglas. Tutaj w Niemczech mówi się Douglas. W Polsce mówi się Douglas. No i z racji tego, że ja mieszkam od tylu lat w Niemczech, przyswoiłam sobie tą nazwę Douglas. To jest oczywiste, tutaj żyję, no i wiecie, nie powiem do mojego męża nagle, chodźmy do Douglasa, bo też na mnie dziwnie spojrzy. I wtedy jak nagrywałam ten film, było to dla mnie zupełnie naturalne, że wymawiałam Douglas, po prostu nie zastanawiałam się nad tym, że o, robię błąd, bo w Polsce wymawia się Douglas, dlatego zdziwiło mnie to ogromne oburzenie w komentarzach, bo ja się takimi głupotami nie zajmuję. I naprawdę dziwi mnie to, że ludzie potrafią się aż tak oburzać o takie pierdoły, takie głupoty, rzeczy, które zupełnie nie mają znaczenia. I też była taka sytuacja, że gwiazdy YouTube'owe zaczęły się ze mnie naśmiewać w swoich filmach, w swoich vlogmasach, o czym dowiedziałam się niedawno od moich widzów, co było, umówmy się, słabe. Wiecie, to jest po prostu ogromna hipokryzja, bo każdy youtuber, influencer jest zawsze mega poprawny, walczy z mobbingiem, są hasła, kobiety, wspierajmy się i tak dalej, a w praktyce no czasami wygląda to inaczej. Rozgadałam się, a miałam odpowiedzieć tylko na pytanie, czy będzie na moim kanale otwieranie kalendarzy, czy nie będzie. No nie będzie, bo jest tego teraz mnóstwo na YouTubie, także no nie ma po prostu sensu. Będą vlogmasy raz w tygodniu i tyle wystarczy, mi się wydaje. Jeszcze chyba nigdy nie nagrałam tak długiego wstępu. Także kończę gadać i teraz idę robić obiadki dla Zidziola. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home, I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Nagotowałam się właśnie i teraz przyszły te pojemniczki do mrożenia na jedzonko, na które czekałam. Także super, no ale nieważne, następnym razem ich użyję. To są pojemniczki Beaba. Bardzo to jest praktyczne, jak widzicie, także polecam. Jeszcze nie używam, ale polecam. Myślę, że fajnie się to sprawdzi. Kochani, właśnie gotuje mi się woda, bo podejmuję się pewnego wyzwania. Zaraz Wam o tym wyzwaniu opowiem. Możecie słyszeć zmywarkę w tle, sorry za to. Jeżeli chodzi o wyzwanie, to mam zamiar codziennie pić ciepłą, bardzo ciepłą, prawie gorącą wodę małymi łykami. To jest praktyka stosowana w Ajurwedzie. Wyczytałam o niej ostatnio w mojej książce Ciepło. Słuchajcie, picie ciepłej wody jest doskonałym sposobem na nawodnienie się i ta woda nawadnia nas dużo bardziej niż zimna. Picie ciepłej wody sprawia, że zostaje ona w ciele zamiast przepłukiwać pęcherz, poprawia to trawienie, ciało staje się bardziej jędrne, skóra nie jest sucha i nie jest nam zimno, także warto jest popijać ciepłą wodę właśnie w zimne pory roku. Pijemy 3-4 małe łyki, robimy przerwę 10-15 minut i znowu, jeżeli jest Wam niedobrze po piciu tak ciepłej wody, to możecie spróbować z wodą lekko ciepłą letnią. Więcej informacji o tej metodzie zostawię
zostawię Wam pod filmem. Może macie tą książkę ciepłą, bo ja polecałam ją Wam już w kilku filmach, ale jeżeli nie, to postaram się znaleźć więcej informacji w internecie i Wam to podlinkuję. A ja teraz zaczynam moją przygodę z piciem ciepłej wody małymi łykami. Wynalazłam w internecie nowy przepis na zupę grzybową i podobno jest to najlepsza zupa grzybowa na świecie, także jestem bardzo ciekawa, czy to prawda. Dzisiaj to sprawdzę. Tutaj, jak widzicie, moczą mi się suszone grzyby i tutaj mam jeszcze mrożone grzyby z Kauflandu. Zawsze je kupuję, także polecam. So I elbowed my way to a seat. There be no kind of peace like you beside me. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. I'm coming home. No cześć kochani, mamy kolejny dzień. Ja jestem właśnie w łazience i przypomniało mi się, że miałam dać Wam znać, jak sprawdziło mi się to serum SkinCeuticals z witaminą C. No i słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że niestety jest zarąbiste. Ale dlaczego niestety? Bo to serum jest nienormalnie drogie i miałam nadzieję, że aż tak mi się nie spodoba. Używam tego produktu od chyba miesiąca, jeżeli się nie mylę. Nie jest to super wydajny produkt. Mam go jeszcze tyle. Nie używałam codziennie, troszeczkę oszczędzałam. Także no średnio jest to wydajne niestety. Przykro mi, jak na to patrzę. Ale chyba zamówię sobie kolejną butelkę. Coś mi się tak wydaje. Mimo, że uważam, że naprawdę cena jest z kosmosu. Słuchajcie, to serum naprawdę daje nam takie zdrowe glow. Skóra wygląda przepięknie po kilku dniach stosowania i jeszcze takiego efektu w przypadku innego kosmetyku nie zaobserwowałam. Także rzeczywiście jest to coś wyjątkowego. No, także dajcie znać, jeżeli używaliście tego produktu, czy macie podobne odczucia. Skóra jest taka właśnie nawilżona, świeża, błyszcząca, ale tak zdrowo błyszcząca. Także polecam, polecam. I przy okazji opowiem Wam o innych produktach do pielęgnacji cery, ponieważ jestem na ten moment naprawdę bardzo zadowolona z mojej pielęgnacji. Używam tych produktów od dłuższego czasu i naprawdę mogę Wam polecić. Jestem ze stanu mojej cery naprawdę zadowolona. Czasami coś tam mi wyskoczy, ale naprawdę rzadko. Już Wam kilka razy pokazywałam ten lotion. Nie wiem, czy mam mówić lotion czy lotion. To jest Hada Labo Tokio. Wyjątkowo silnie nawilżający lotion, który zawiera aż 5 rodzajów kwasu hialuronowego. Ja używam tego produktu po umyciu skóry, po prostu jako taki tonik. Naprawdę świetnie nawilża, cudownie przygotowuje cerę na dalszą pielęgnację, także ja Wam ten kosmetyk bardzo polecam. Może nagram taki film, gdzie bardziej szczegółowo wypowiadam się o kosmetykach. Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego. A ja tutaj już mówię o pielęgnacji, a wypadałoby zacząć od oczyszczania może. Także tutaj mam piankę Uzdrowisko. Tutaj mam akurat roślinnie aktywną piankę oczyszczającą na ładną cerę, ale z tego co pamiętam, miałam też inne rodzaje tych pianek Uzdrowisko i każda sprawdzała się bardzo dobrze. Bardzo Wam polecam. Akurat tam się skończyła, będę musiała kupić kolejną. I jeżeli chodzi o taki pierwszy krok zmywania makijażu, no to ja od lat używam chusteczek Bebe. Nie wiem, czy one są w Polsce. Chyba jeszcze ich nie ma. Używam normalnie zawsze tych w białym pakowaniu. Akurat były wyprzedane, także wzięłam takie zielone i te są chyba troszeczkę słabsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeżeli chodzi o chusteczki Bebe, to jest naprawdę must have. One zmywają wszystko. Długotrwały podkład, wodoodporną maskarę, eyeliner, wszystko. Także to jest naprawdę mój ulubieniec od wielu, wielu lat. Tak jak już Wam mówiłam, na noc używam tego serum, następnie nakładam na twarz krem, to jest Benton, krem ze śluzem ślimaka i jadem pszczelim. Ten produkt już też kilka razy pokazywałam na moim kanale, bardzo dobrze mi się sprawdza, ładnie wygładza, nawilża skórę, także Wam polecam. A jeżeli chodzi o okolice pod oczami, powieki, to używam krem maska pod oczy i na powieki Uzdrowisko. Żeby było jasne, to nie jest żadna współpraca z marką Uzdrowisko. Ja bardzo często mam te okolice pod oczami, powieki przesuszone i naprawdę ten krem bardzo dobrze sobie z tą suchością radzi, także polecam Wam. Mam też takie serum nawadniające,
uzdrowisko, które często używam pod tą maskę jeszcze, ale właśnie spadło mi za pralkę, także wybaczcie, nie pokażę Wam teraz. Jeżeli chodzi o pielęgnację na dzień, to ja już od długiego czasu używam tego kremu Natura Siberica z witaminą C. Uwielbiam ten krem, on tak bardzo dobrze nawilża i też rozświetla skórę, też mamy taki fajny, zdrowy glow po tym kremie. On ma konsystencję ptasiego mleczka, SPF 20, o tym zapomniałam wspomnieć. Troszeczkę wolno się wchłania, ale jakoś szczególnie mi to nie przeszkadza. Także ja Wam ten krem bardzo polecam. I jeżeli chodzi o znowu okolice pod oczami, to na dzień używam kremu Hada Labo Tokio z kwasem hialuronowym. On też bardzo ładnie nawilża, również Wam polecam. I tutaj jeszcze mój ukochany kosmetyk, którego używam raz w tygodniu, czasami zapomnę, ale staram się używać raz w tygodniu. Jest to roślinnie aktywny peeling, 2 w 1, na ładną cerę, uzdrowisko. I ja używam tego na początku jako maskę, nakładam to sobie na twarz, pozostawiam na 10 minut, a później to spłukuję i robię sobie peeling. I naprawdę uwielbiam, jak moja skóra wygląda po tym peelingu. Jest taka bardzo gładka, promienna, także ten kosmetyk też Wam polecam. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy używałyście któryś z tych produktów i jakie produkty do pielęgnacji polecacie. Ja mam zamiar niedługo zrobić sobie kurację retinolem. Chcę sobie zamówić ten retinol The Ordinary, ale wiem, że retinolu nie można mieszać z witaminą C, także będę musiała troszeczkę zmienić pielęgnację. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, także tyle o pielęgnacji, a teraz idę piec ciacho, słuchajcie. Bo ostatnio z pani niepiekącej stałam się panią piekącą po prostu. Ja Wam mówiłam już o tym, że ja nie lubię piec i też nie mam dla kogo piec, ponieważ my ciast w domu nie jemy, ale ostatnio zrobiłam to ciasto dyniowe i mój mąż powiedział, że to ciasto jest takie dobre i smakuje jesienią, że ja, wiecie, tak troszeczkę obrosłam w pióra po tym komplemencie i stwierdziłam, że zrobię teraz ciasto pachnące i smakujące zimą. Zrobię ciasto jabłkowo-cynamonowe, to mi się tak bardzo zimowo kojarzy. Wyszukałam znowu najprostszy możliwy przepis, bo ja się nie będę przemęczać, jeżeli chodzi o pieczenie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, jeżeli chodzi o składniki, to potrzebujemy 2 jajka, 1 szklankę cukru, ja akurat mam cukier brązowy, 2 szklanki mąki, 250 ml oleju i mleka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 jabłka i troszeczkę cynamonu, ale cały przepis zostawię pod spodem i zrobię to od razu po dodaniu filmu, bo przepraszam Was, ale często mi się zdarza, że wstawiam film, obiecuję, że przepis pojawi się później i ja potem o tym zapominam, albo brak mi czasu, żeby ten opis uzupełnić, także postanowiłam sobie, że od razu będą pojawiały się opisy. Ciacho zimowe, upieczone, gotowe. Ja już Wam mówiłam, że nie jestem mistrzem pieczenia. Tutaj troszeczkę te jabłuszka są przypieczone, ale teraz sobie ukroję kawałek i zobaczymy, czy jest dobre. Bardzo dobre. Bardzo proste. Smaczne. Dodałabym więcej cynamonu następnym razem. Także zróbcie to ciasto. Naprawdę było szybkie. Ja nie lubię ciast, a to naprawdę bardzo mi smakuje, także jak już Wam mówiłam, przepis znajdziecie na dole. Kochani, mam dzisiaj ochotę sobie pogadać, dlatego stwierdziłam, że odpowiem na kilka Waszych pytań. Popijać będę tą zimową herbacinę, także koniecznie też sobie zróbcie coś do picia. A w ogóle ta herbata to jest taki sztos. Wiecie, jak ta herbata pachnie? Czegoś takiego ja jeszcze nigdy nie przeżyłam, jeżeli chodzi o herbaty. To jest najpiękniej pachnąca herbata na świecie. Ona pachnie takim przepysznym ciastem. To jest herbata z karmelem, Wintatref, czyli zimowe spotkanie. I ja kupiłam ją na farmie dyń. Także nie wiem, czy ona jest gdzieś do kupienia w internecie. Jak znajdę, to Wam podlinkuję. Okej, pierwsze pytanie. Czy masz wielu przyjaciół? Rzadko ich pokazujesz.
To jest, słuchajcie, mój kanał, ja go prowadzę i ogólnie staram się, jak na pewno już zauważyliście, bardzo ograniczyć pokazywanie, czy to rodziny, czy przyjaciół, ale przyjaciół mam niewielu, powiedziałabym, że mam wielu znajomych, przyjaciółki takie od serca, prawdziwe, mam 3, to są długoletnie, bardzo ważne dla mnie relacje, głębokie relacje, wiem o sobie wszystko, rozmawiamy na każdy temat, ufamy sobie. Chociaż w sumie w moim życiu 4 osoby zasługują na miano prawdziwej przyjaciółki, ale niestety z jedną przyjaciółką kontakt troszeczkę się poluzował od mojego wyjazdu przeze mnie, bo ja po prostu rzadko się odzywam. Jest to moja wina, przyznaję się. Mam wielu znajomych mojego męża, którzy oczywiście tutaj z moim przyjazdem do Niemiec stali się też moimi znajomymi i w sumie mogę powiedzieć też, że przyjaciółmi. To nie są tak głębokie, tak intensywne relacje jak z moimi przyjaciółkami, o których wspominałam wcześniej, ale to też są w pewnym sensie przyjaźnie. To są naprawdę cudowni ludzie, którym ufam, którzy nie oceniają, na których można liczyć, tylko po prostu z moimi przyjaciółkami, nie wiem, mamy między sobą taką więź, rozmawiamy bardzo często takie bardzo głębokie tematy, a z naszą grupką znajomych spędzamy raczej czas, tak wiecie, na luzie, na wesoło, gramy w gry, śmiejemy się i nie powiem, że to jest jakaś powierzchowna relacja, bo to jest piękna relacja między nami, ale jednak to jest troszeczkę coś innego niż te przyjaźnie, o których wspomniałam na początku. Ogólnie kilka lat temu miałam dużo więcej przyjaciółek. Wtedy wydawało mi się, że są to przyjaźnie. Na szczęście z biegiem lat dojrzałam i zrozumiałam, że to nie są tak naprawdę przyjaźnie, albo przyjaźnie tylko jednostronne. Ja od zawsze miałam w sobie coś takiego, że ludzie chcieli mi się bardzo szybko zwierzać. I też takie osoby przyciągałam do siebie, osoby, które nadużywały tego bardzo. Miałam kilka takich przyjaźni, gdzie ta relacja wyglądała w ten sposób, że ja przez kilka godzin na spotkaniu słuchałam o problemach tej osoby, rozwiązywałam te problemy, wspierałam, a ta osoba kompletnie interesowała się moim życiem, moimi problemami. Ja ogólnie jestem typem słuchacza, ja lubię słuchać, ja lubię doradzać, wolę tak naprawdę słuchać niż opowiadać o sobie, ale od czasu do czasu też bym chciała, żeby ktoś mnie posłuchał, żeby ktoś zainteresował się moją osobą. Wreszcie któregoś dnia zrozumiałam, że moje życie naprawdę jest zbyt krótkie, że muszę się otaczać osobami, które dobrze na mnie wpływają, osobami, które również mnie cenią, których interesuje, co u mnie słychać, jak się czuję, bo dla tych przyjaciółek byłam tylko osobą do wysłuchiwania problemów, do radzenia i do niczego więcej. Po takich spotkaniach ja byłam, słuchajcie, totalnie wyczerpana z energii. Te osoby wysysały ze mnie wszystko. Po tych spotkaniach miałam zły humor, nie miałam siły, było mi smutno. Także naprawdę cieszę się, że wreszcie dojrzałam i powiedziałam stop. Chcę otaczać się tylko ludźmi, którzy na mnie dobrze wpływają. No to się Ewelina rozgadała, ale dajcie mi znać w komentarzach, czy też mieliście podobne sytuacje do moich. A ja przechodzę do kolejnego pytania. Co Cię wkurza w youtuberach i widzach? No to może zacznę od tego, co mnie wkurza w youtuberach. Na pewno nadużywanie słowa jakby. Dajcie znać, czy też Was to irytuje. Za każdym razem, jak słyszę jakby, to przewracam oczami. To jest bardzo irytujące. I denerwuje mnie też takie nadmierne skupianie się na hejterskich komentarzach. Ja tutaj nie mówię o tym, że nie powinno się mówić o hejcie. Powinno się o tym mówić, to nie powinien być temat tabu, ale nie lubię, jeżeli ten temat przeważa w filmach. Bo jednak uważam, że powinniśmy się skoncentrować na tych widzach, którzy są z nami, bo nas lubią, bo chcą nas oglądać. A w momencie, kiedy youtuberzy zbytnio skupiają się na hejterach i w każdym filmie odnoszą się do komentarzy, tłumaczą się, to po prostu ci normalni widzowie na tym tracą. Także to mnie zawsze troszeczkę razi. I robienie filmu tylko kiedy jest współpraca. Ogólnie do współpracy nie mam absolutnie nic. Współpracę to jest po prostu część YouTube'a, na tym YouTuberzy zarabiają i to jest jak najbardziej normalne. Ale musi być, wiecie, jakaś równowaga. Jeżeli YouTuber wstawia tylko film, tylko wtedy, kiedy jest współpraca i na przykład film ma 14 minut, a z tego 7 minut to współpraca, no to jest słabe. To bardzo widać i to mnie też razi. A jeżeli chodzi o widzów, to na hejterach nie będę się w ogóle skupiała, bo wiadomo,
o czym tutaj mówić, ale na pewno denerwuje mnie jedna rzecz i o tym już kiedyś wspominałam, a mianowicie to, że widzowie irytują się, kiedy widzą współpracę. Oczywiście, kiedy jest za dużo współprac, to rozumiem to, ale są też tacy widzowie, których denerwuje każda współpraca, czego ja totalnie nie rozumiem, bo jeżeli YouTuber nie brałby współprac, nie zarabiałby na YouTubie, to po prostu nie mógłby tworzyć i byście nie mogli tego kanału, tych filmów oglądać. Także no, to trzeba mieć na uwadze, zanim napiszecie taki komentarz. I co mnie jeszcze irytuje czasami? Aha, wiem, co mnie irytuje czasami. Takie negatywne nastawienie u niektórych. Na przykład wrzucasz film i widzisz, że ta osoba kilka razy z rzędu komentuje: szkoda, że taki krótki, za krótki, szkoda, że tak rzadko pojawiają się filmy. I nigdy się nie odnosi do Twojego filmu, do treści, tylko szkoda, że taki krótki, szkoda, że to, szkoda, że to, szkoda, że to, ale wiecie, ja się nie przejmuję takimi rzeczami, tylko odpowiadając na pytanie. No, te rzeczy mnie tak troszeczkę czasami rażą, irytują. I kolejne pytanie, dlaczego nagrywasz tylko z domu? Wiecie co, nie uważam, że nagrywam tylko z domu. Często pokazuję, znaczy często. Czasami pokazuję, jak gdzieś jedziemy. Kiedyś bardzo często wstawiałam vlogi z naszych podróży. Wiecie co, mi zależy na tym, żeby pokazać Wam takie ciepło domowego ogniska, ponieważ dla mnie jest to bardzo ważne i chciałabym Wam po prostu te wartości, którymi się kieruję, przekazywać. Ale może macie rację, może powinnam pokazywać więcej poza domem. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja średnio lubię nagrywać poza domem. Po pierwsze, latanie z kamerą tak publicznie troszeczkę mnie stresuje. Po drugie, jak spędzamy czas z rodziną poza domem właśnie, to jednak chcę się w 100% skoncentrować na tych wycieczkach, na tych wyjściach, a nie, wiecie, latać z kamerą. Także nie wiem, dajcie znać, czy chcielibyście więcej kontentu poza domem, a ja się zastanowię, jak to tutaj zorganizować. Dzisiaj, słuchajcie, Markusek gwiazdorzy w kuchni. Przyszedł mąż z informacją, że jest głodny, ale słuchajcie, dzisiaj kompletnie nie chce mi się gotować, dlatego Markus przygotuje nam makaron. Ten makaron jest z kanału Jedz Inaczej. Ostatnio z tego kanału robiłam też ten makaron z dynią, z pieczarkami i on był tak wyborny, naprawdę, Markus był zachwycony, ja również. I to jest kolejny makaron, już wypróbowany, z ricottą, z szynką parmeńską, jak widzicie, jest naprawdę przepyszny. Na wieczór z lampką białego wina najlepiej, smakuje naprawdę idealnie. Także przepis Wam zostawię pod spodem. Ciekanow, Grzegorz Bzięcie-Ścikiewicz, to lemon na śniadanie. Jest jak mam. Grzegorz Bzięcie-Ścikiewicz, Grzegorz Bzięcie-Ścikiewicz, Grzegorz Bzięcie-Ścikiewicz. Dobra, kochani, na koniec witamy listopad jeszcze obowiązkowo ciepłą kąpielą. Mam tutaj, jak widzicie, już taką typowo zimową sól do kąpieli, która przepięknie pachnie. Także żegnam się już z Wami. Dziękuję, że ze mną byliście. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Pa! My love for you is insane.